drzewem krzyża uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Krwi przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Baranku Boży, chodzący dolinami serc, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Jezus, to nasz Pan, uwielbiajmy Go. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Krwi przenajświętsza, uzdrowienie naszych ran, uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię. Jezus, to nasz Pan, uwielbiajmy Go. Jezus, to nasz Pan, uwielbiajmy Go. Jezus, to nasz Pan, uwielbiajmy Go, uwielbiajmy Go. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość,
przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Ofiarowanie. Ojcze Przedwieczny, przez niepokalane serce Maryi, ofiaruję Ci przenajdroższą krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy całego świata, za konających i za zmarłych przebywających w czyśćcu oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym. Amen. Pozdrowienie. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją uwolnił. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją uświęcił. Błogosławiona krew Jezusowa, na wieki błogosławiona. Siedem ofiarowań krwi Chrystusa. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, na chwałę Twojego imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i za uświęcenie ludu Bożego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, w intencji nawrócenia grzeszników, za umiłowanie Twojego Słowa i za jedność wszystkich chrześcijan. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za kierujących społecznościami, za chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i za pokój i sprawiedliwość między narodami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za uświęcenie prac i cierpień, za biednych, chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Ojcze przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych nieprzyjaciół. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Ojcze przedwieczny, składamy Ci w ofierze krew przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu, za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus, który nas krwią swoją odkupił. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, bądź uwielbiona na wieki. Litania zwycięstwa. Wielbię rany i krew Chrystusa. Ona uzdrawia moje ciało, ona koi moją duszę, ona leczy mój umysł. Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją krew. Jego krew ma moc oczyszczenia, Jego krew ma moc przebaczenia, Jego krew ma moc wyzwolenia, Jego krew ma moc odnowienia, Jego krew ma moc ocalenia, Jego krew zwycięża. Wszystko jest możliwe dla tego, kto uwierzył w moc krwi Baranka. Wielbię krew Baranka, która obmywa mnie z win, aż jak śnieg biały się staję. Wielbię krew Baranka, która mocą swą wyzwala mnie z pęt grzechów i przywiązań. Wielbię krew Baranka mocniejszą niż moja. Ona kształtuje mnie na obraz i podobieństwo Boże. Wielbię krew Baranka, która zwycięża wszelkie przytłaczające mnie wrogie moce. Wielbię krew Baranka, ona chroni mnie od chytrych zakusów wroga. Wielbię krew Baranka, która przygotowuje mi weselne szaty. Wielbię krew Baranka, która wszystko, wszystko czyni nowym. Alleluja. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Christe usłysz nas, Christe wysłuchaj nas, Christe wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi
krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kolejna rzecz związana z uważnym słuchaniem Bożego Słowa to są warunki, które sprzyjają temu słuchaniu. I tymi warunkami jest milczenie i samotność. Tak jak prorocy na pustyni, tak także wobec nas. Jan Paweł II, pisząc do zakonników w Vita Consecrata w 38 numerze, do tego nawiązuje. Chcę to zacytować też trochę jako punkt wyjścia dla nas wszystkich. Pisze tam tak. Asceza stanowiąca integralny element życia zakonnego obejmuje między innymi wprowadzenie w praktykę milczenia i samotności. I to także w instytutach apostolskich. Dobrowolnie przyjęta samotność prowadzi do milczenia wewnętrznego, które domaga się ciszy. Regulamin każdej wspólnoty zakonnej, nie tylko domów formacji, winien bezwzględnie przewidzieć godziny i miejsca samotności i milczenia, by ułatwić słuchanie i przyswajanie Słowa Bożego, a równocześnie dojrzewanie duchowe osób i utworzenie prawdziwej braterskiej wspólnoty w Chrystusie. To jest zachęta do osób zakonnych, nie tylko do zakonów klauzurowych, ale także do zakonów apostolskich, także do jezuitów, żeby były miejsca i czasy milczenia i samotności. Nie tylko w domach, gdzie jest nowicjat, formacja, wszędzie. Ale jest podane po co? By ułatwić słuchanie i przyswajanie Bożego Słowa. Czyli milczenie, samotność są po to, żeby łatwiej usłyszeć, co Bóg ma do przekazania.
życiu codziennym ludzie żyjący w świecie nie mogą sobie na to pozwolić. Rzadko sobie mogą na to pozwolić. Natomiast podczas rekolekcji ignacjańskich jest to zaproponowane. Podczas Dnia Skupienia jest to zaproponowane. Ten dzień dzisiejszy jest takim dniem, w którym doświadczacie tego milczenia i samotności właśnie po to, żeby potrafić bardziej wsłuchać się w Boży głos w waszym sercu. Żeby Bóg mógł do was mówić bezpośrednio. W takiej książeczce, którą bardzo lubił święty Ignacy, którą zaleca również na czas rekolekcji, Tomasz a Kempis o naśladowaniu Chrystusa, pisze on tak. W milczeniu i ciszy doskonali się dusza pobożna. W milczeniu i ciszy doskonali się dusza pobożna. A Słowo Boże przypomina, chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. To prorok Ozeasz, 2:16. Pustynia, by mówić do serc. Patrząc na Jezusa w Ewangeliach jako na przykład, widzimy, że On również szuka takiego czasu i miejsca na modlitwę. By to było odosobnienie, by to było takie wyciszenie, które sprzyja skupieniu serc. Czytając Ewangelię i te momenty, w których Jezus idzie na modlitwę, to słuchamy, że idzie On na modlitwę nad ranem, z nastaniem dnia, gdy jeszcze było ciemno, wieczorem, w nocy. Czyli wybiera taki czas, w którym jest pewny, że będzie to spokojny czas. Miejsca, które wybiera, miejsce pustynne, na osobności, w oddaleniu, samotnie na górze. To są określenia z Ewangelii. Też szuka. Jako człowiek, który się chce modlić, Jezus szuka miejsca i czasu sprzyjającego. A ten jego najdłuższy czas na pustyni judzkiej, 40-dniowy, był takim szczególnym czasem jego modlitwy. Jeśli chodzi o wyciszenie wewnętrzne, to jest ono po to, by słuchać tego, co dzieje się w nas, w moim wnętrzu, w moim sercu. Natomiast milczenie zewnętrzne ma pomóc w tym, ale to nie jest równoznaczne. Może być tak, że ktoś nic nie mówi, a być rozgadany w sercu. Czyli niby to zewnętrzne milczenie jest zachowane, ale wewnątrz jest gadułą i nie dopuści Pana Boga do głosu. Natomiast jest wręcz niemożliwe takie wewnętrzne wyciszenie bez odpowiedniego milczenia zewnętrznego. To zewnętrzne jest potrzebne, żeby wejść we wnętrze. W hałasie trudno jest się wyciszyć wewnętrznie. To już ktoś musi być na szczytach duchowości. I wejście w to milczenie zewnętrzne, wewnętrzne, to nie jest ucieczka od świata. Tak jak przy prorokach. To nie jest ucieczka od problemów tego świata. To jest takie czasowe pójście na pustynię po to, by tam spotkać Boga i wrócić do tego świata. Wrócić z nowymi oczyma, z nową mocą, z nową siłą. By wrócić do świata i patrzeć na ten świat tak, jak patrzy Bóg. Czyli na świat, który Bóg miłuje i chce go zbawić. Czyli obecność Boga, której tak bardzo pragniemy, pojawia się w wyciszeniu, w milczeniu. Bóg się nie narzuca w zgiełku, nie chce przekrzyczeć tego świata, przychodząc do nas. On zaprasza do uciszenia wszelkiego wrzasku, niepotrzebnej gadaniny, po to, by móc usłyszeć Jego. I może się zdarzyć, że nasze modlitewne spotkanie z Bogiem nie przynosi owoców z powodu hałasu, tego dosłownego na zewnątrz, czy z hałasu w naszym sercu. Więc myślę, że taką bardzo ważną rzeczą jest też to, że w milczeniu zewnętrznym, kiedy człowiek jest jakby skazany w cudzysłowie na siebie, swoje wnętrze, może nagle z tego wnętrza wychodzić coś, przed czym on uciekał cały czas. Coś, co zagłuszał tym rozmowami, zadaniami, czynami. Teraz, kiedy zostaje sam na sam sobą w milczeniu, to zaczyna wychodzić do jego świadomości. I to może mu ujawnić różne problemy, które przed nim jeszcze są i które trzeba by rozwiązywać. I to też jest owoc modlitwy i wyciszenia. Nie ma co tego nazywać rozproszeniami, tylko trzeba się tym zająć. Bo może właśnie to jest ten problem, który Pan Bóg mi tutaj objawia. Nie uciekać przed nim jak przed rozproszeniem, tylko zapytać się, czemu on mi tu przychodzi, co ja mam z nim zrobić.
Duszo Chrystusowa, Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinie śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Modlitwa do krwi Chrystusa. O przenajdroższa krwi Jezusa, byłaś wylana, aby ukazać Twoje miłosierdzie całej ludzkości. Teraz my jesteśmy jak najbliżej Ciebie. Wylej się na nas szerokością nieskończoną. Oto nasza głowa, nasze serce, nasza wola, rozum, pamięć, myśli, nasze pragnienia i skłonności, nasza aktywność, nasze uczucia zewnętrzne i wewnętrzne. Obmyj nas ze wszystkiego, co brudne, zmasz nasze plamy, uzdrów, co jest w nas chore, nawróć nas i przemień Twoją cudowną mocą, abyśmy mogli zjednoczyć się z Tobą. O czystości nieskończona, uczyń nas czystymi, nakarm nas, błogosław i zbaw nas. Amen. Różaniec krwi Chrystusa. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu Chryste, Ty oddałeś swoje życie jako okup za nas. Ty uwolniłeś nas od grzechu pierworodnego, od naszej osobistej winy i wszelkich obciążeń ze strony przodków. Dziękujemy Ci za to i uwielbiamy Twoją boską krew.
także dzisiaj jest ona dla nas źródłem uwolnienia i uzdrowienia od wszelkich wpływów złego. W tej cenie zbawienia znajdujemy ochronę i pomoc w walce z mocami ciemności. Krew baranka już w Egipcie uwolniła Izraelitów od anioła śmierci. Krew nowego przymierza, którą przyjmujemy w Eucharystii, leczy rany ciała, duszy i ducha. Pomóż nam, abyśmy godnie czcili ten najświętszy i najbardziej drogocenny skarb ze wszystkich skarbów, abyśmy zawsze doświadczali w sobie owoców odkupienia. Tajemnica pierwsza. Pan Jezus przelał krew podczas obrzezania. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus. Panie Jezu Chryste, przez swoje obrzezanie stałeś się w pełni członkiem Twojego ludu. Poniosłeś splendor i obciążenia Twoich przodków, aby także dla nas problemy rodziny i pochodzenia nie stały się zbyt ciężkie. Przez Twoją świętą krew możemy stać się zdrowi i wolni. Prosimy Cię szczególnie o uwolnienie od wszelkich negatywnych wpływów, które przyjęliśmy od naszych przodków, od skutków okultyzmu, spirytyzmu albo podobnych obciążeń. Ulecz także rany, które zostały nam zadane w łonie matki, przy urodzeniu albo we wczesnym dzieciństwie, czy to przez brak radosnego oczekiwania, akceptacji i miłości, czy to przez przesadną miłość i inne praktyki, które są szkodliwe dla ciała, duszy i ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy,
wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica druga. Pan Jezus przelał krew podczas modlitwy w Ogrójcu. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Panie Jezu Chryste, stałeś się tak mały i tak bardzo się uniżyłeś, że Ty, Wszechmocny, chciałeś także zakosztować ludzkiego strachu. Męczyłeś się w agonii, aby uwolnić nas od beznadziejności i depresji. Prosimy Cię przez krew przelaną na Górze Oliwnej o pociechę i pomoc dla wszystkich, którzy są psychicznie przeciążeni albo uderzani. Bądź przy tych, którzy są wewnętrznie rozdarci przez niewierność i zdradę, albo stracili odwagę do życia. Pozwól, aby także oni w swoim ogrodzie oliwnym mówili razem z Tobą: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. W ten sposób Twój pokój, z jakim powitałeś zdrajcę, niech podaruje spokój także ich duszom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica trzecia. Pan Jezus przelał krew podczas biczowania. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, co to znaczy zostać niesprawiedliwie osądzonym. Przecierpiałeś okrucieństwo fizycznego biczowania i byłeś na całym ciele poraniony,
zlany krwią. W ten sposób chciałeś być blisko tych, którzy są zagrożeni załamaniem przez niesprawiedliwość w świecie i także tych, którzy przez własną albo cudzą winę muszą znosić ciężkie zranienia i choroby. Prosimy Cię przez krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Umocnij tych, którzy zostali zranieni przez niesprawiedliwość i zagubili sens życia. Pociesz i ulecz rany tych, którzy z własnej winy albo bez własnej winy muszą cierpieć w szpitalach albo bez pomocy lekarzy. Zlituj się nad ofiarami przemocy i terroru. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica czwarta. Pan Jezus przelał krew podczas cierniem koronowania. Ubrali go w purpurę i uplutłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać. Witaj, królu żydowski. Panie Jezu Chryste, Ty chciałeś cierpieć dla nas, także przez szyderstwo i cynizm. Krew korony cierniowej daje odpowiedź na okrucieństwo tych, którzy wyśmiewają innych. Twoja pokora, szlachetność Twojego serca podnosi nas i wskazuje nam drogę przebaczenia. Prosimy Cię za tych wszystkich, którzy cierpią przez pogardę i szyderstwo. Niech te rany ich duszy zostaną uzdrowione przez krew ukoronowania cierniem. Usuń ciernie wszystkich tych zranień, aby rany mogły się znowu zagoić. Podaruj także szlachetność serca,
która pozwala przebaczyć to, co wydaje się niewybaczalne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica piąta. Pan Jezus przelał krew na drodze krzyżowej. A On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Panie Jezu Chryste, Twoja droga krzyżowa jest naznaczona śladami krwi. Jesteś wdzięczny za pociechę, którą dała Ci Weronika i podarowujesz jej obraz Twojego świętego oblicza namalowany krwią serca. Na końcu drogi zrywają szaty z Twojego ciała i niezliczone rany na nowo się otwierają. Przez krew Twojej drogi krzyżowej prosimy Cię o uzdrowienie wszystkich ran, które zadaje nam własna słabość. Niech krew Twojej drogi krzyżowej uleczy nas także z przygnębienia. Uczyni nas uważnymi i wdzięcznymi za każdy gest serca i zmiłuj się nad nami, gdy grozi nam, że utoniemy w fali bez wstydu. Twoja boska krew jest mocniejsza niż nieczystość w nas i wokół nas. Uzdrów i ratuj nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica szósta. Pan Jezus przelał krew przy ukrzyżowaniu. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Panie Jezu Chryste, Ty przebaczasz tym, którzy tak okrutnie przybijają Cię do krzyża, którzy są temu winni. My sami się do tego przyczyniliśmy. Podarowujesz swoje życie przez to, że krwawisz dla nas na krzyżu. Przeżywasz najgłębszą ciemność i opuszczenie, abyśmy mogli zdobyć światło wiary i budować jedność. Krew Twojego krzyża daje nam prawdziwy pokój. Przez Twoją krew, którą przelałeś przy ukrzyżowaniu i na krzyżu, prosimy Cię o uwolnienie od wszystkich grzechów i ich następstw. Pozwól nam wierzyć w Twoją miłość i mieć nadzieję na Twoje miłosierdzie, abyśmy otrzymali uzdrowienie przez Twoją przenajdroższą krew i abyśmy coraz bardziej i coraz bardziej prawdziwie należeli do wspólnoty świętych. Pozwól nam razem z Maryją być żywym kielichem pod Twoim krzyżem, wypełnionym tym lekarstwem, które daje prawdziwe i trwałe zdrowie ciała, duszy i ducha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Tajemnica siódma. Pan Jezus przelał krew przy otwarciu boku włóczniom. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Panie Jezu Chryste, pozwalasz przebić swoje ciało także jeszcze po Twojej ziemskiej śmierci. Krew i woda wypływają na znak Twojej miłosiernej miłości do wszystkich. Przez włócznię żołnierza otwierasz swoje serce dla wszystkich, abyśmy zostali uzdrowieni od skutków egoizmu i małostkowości. Przez krew Twojego serca i wodę z Twojego boku prosimy Cię, nasz Zbawicielu, pozwól nam lepiej rozumieć, że sakramenty Kościoła są prawdziwym źródłem łaski, wolności i zdrowia. Przebacz nam zaniedbywanie tych znaków zbawienia i błędne szukanie ratunku i uzdrowienia poza Kościołem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją przenajdroższą krwią. Dla opieczętowania ciała i zamknięcia drzwi przed demonem. W imię Boga Wszechmogącego, Trójcy Świętej, w imię Jezusa i Jego Najświętszej Matki, Panny Maryi, opieczętowuję moje ciało najdroższą krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa i zamykam je w ten sposób na wszelkie działanie demona, naśladując to, co uczynił Mojżesz w Egipcie, który, by ustrzec Izraelitów przed ręką anioła śmierci, nakazał opieczętować drzwi domów krwią baranka paschalnego. Czynię to przez moc sakramentu mojego chrztu i mojego bierzmowania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spraw, Ojcze Wszechmogący, żeby duch nieprawości nie miał więcej władzy nade mną, lecz aby odszedł i nigdy nie powrócił. Zechciej, o Boże, zesłać na mnie dobroć i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszyscy zostaliśmy odkupieni tak, iż nie musimy się już obawiać żadnego zła, ponieważ Nauczyciel jest z nami, który żyjesz i królujesz z Jezusem, Twoim Synem, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do Niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie, niech go strzegą. Święci apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści, niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa, niech będzie jego tarczą. Przenajświętsza rana jego boskiego serca, niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia,
gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen.